razem fotografia czy antyfotografia pod tytuł wystawy ze znakiem zapytania. Kuratorami wystawy jest pan Krzysztof Jurecki oraz Adam Sobota, który dzisiaj jest nieobecny. Z obydwoma panami współpracowaliśmy wcześniej, zwłaszcza przy wydawnictwie listów Leksińskiego do Jerzego Lewczyńskiego. Proszę państwa, o wystawie, o zamyśle tej wystawy, o powodach, dla którego ona jest dzisiaj otwierana, co się z nią będzie wiązało w następnym miesiącu, w czytelni sztuki powie już pan Krzysztof Jurecki. Ja tylko chciałem powiedzieć taką najważniejszą przyczynę, mianowicie to, że w ubiegłym roku przewidując, że wydarzy się w tym roku rocznica ważnego wydarzenia, jakie miało miejsce w Gliwicach, chyba najważniejszego oprócz tego, jakie miało miejsce w latach 60. związanych z obecnością Różewicza. Różewicz napisał tutaj kartotekę, a w sztukach wizualnych w Gliwicach najważniejsza rzecz, jaka się wydarzyła, to było pokaz zamknięty oraz obecność kilku bardzo znaczących dla sztuki współczesnej, dla fotografii współczesnej polskiej artystów, czyli Jerzego Lewczyńskiego, Zofii Rydel, a taką pewną akcją artystyczną, która chyba najbardziej wybrzmiała w związku z naszym miastem po wojnie, to właśnie pokaz zamknięty z 59 roku, który odbył się niedaleko stąd, przy ulicy Górnych Wałów, gdzie obecnie jest siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej, której w owym czasie mieścił się Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Bardzo dziękuję kuratorom wystawy obydwu, czyli panu Adamowi Sobocie, który dotychczas pełnił pieczę nad zbieraniem fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Obecnie zgodził się napisać książkę o Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym. Myślę, że wydamy ją w roku przyszłym. Oraz panu doktorowi Krzysztofowi Jureckiemu za to, że przygotował tą wystawę oraz prowadzi przygotowania do takiego sesji naukowej, która 18-19 czerwca odbędzie się tutaj w Wikaru, a będzie poświęcona właśnie pokazowi zamkniętemu. Dziękuję również Ewelinie Lasocie za przygotowania tej wystawy oraz wszystkim innym osobom. Ewelina, tam z tyłu bardzo dziękujemy. Jak zwykle skromnie z tyłu. I proszę pana Krzysztofa, żeby opowiedział o wystawie, oprowadził ją, być może państwa po wystawie. Proszę sobie wziąć wino, czuć się swobodnie. Nie wylewać go na fotografię, tylko do środka. Także cieszę się, że państwo przybyli. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Grzegorzowi Krawczykowi. Bardzo dziękuję pani Ewelinie Lasocie, bo nie była to łatwa wystawa do zorganizowania. Wystawa powstała dlatego, że jestem przekonany, że antyfotografia była nie tylko jedną z najważniejszych wystaw fotograficznych, ale w ramach twórczości awangardowej należy do najważniejszych wystaw sztuk wizualnych czy plastyki polskiej po 1945 roku. I też jestem przekonany, że dwa nazwiska z tej wystawy, czyli Zdzisław Beksiński i Jerzy Lewczyński, czekają na swoje umieszczenie czy zaistnienie swoich prac w europejskiej historii fotografii z lat 50. Jerzy Lewczyński jeszcze ma szansę po raz drugi zaistnieć w europejskiej historii fotografii w związku z koncepcją archeologii fotografii, gdyż w ramach tego, co nazywamy twórczością postmodernistyczną, czerpanie albo różnorodne czerpanie do archiwum jest jedną ze strategii, a strategia Jerzego Lewczyńskiego skonkretyzowana powstała około roku 1980, czyli należy do najwcześniejszych w tym zakresie w Europie. No i właśnie, mamy tutaj zbiory Muzeum w Gliwicach. Te zbiory reprezentuje twórczość Jerzego Lewczyńskiego. Mamy najważniejszą część tej wystawy, tak myślę, że są to prace Zdzisława Beksińskiego, które są wypożyczone z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dlaczego tutaj mówię, że Zdzisław Beksiński jest najważniejszy?
z korespondencji i już z takich analiz historycznych można mieć pewność, że w ramach nieformalnej grupy, bo była to nieformalna grupa trzech przyjaciół, to właśnie Zdzisław Byksiński wyznaczał tory ich działalności. On też był osobą najbardziej wpływową, charyzmatyczną. On wpływał na twórczość przede wszystkim Jerzego Lewczyńskiego. Natomiast Bronisław Szlaps, który mieszkał wtedy w Poznaniu, zrezygnował z działalności reporterskiej i dokumentalnej i Bronisław Szlaps był przeświadczony, że w drugiej połowie lat 50. cała twórczość fotograficzna, a także malarska zmierza w stronę abstrakcji, że abstrakcja jest językiem sztuki modernistycznej i abstrakcja opanuje wszystko. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że Bronisław Szlaps pomylił się. Pomylił się nie tylko odnośnie końca lat 50. i początku lat 60., ale pomylił się generalnie w takim sensie, że abstrakcja stała się jednym z dyskursów, ale wcale nie mniej ważnym dyskursem końca lat 50. było nawiązanie do surrealizmu, czego był właśnie patronem Zdzisław Byksiński, a także w warstwie ideowej Zdzisław Byksiński w zestawach fotograficznych, które są w sali tutaj po mojej stronie prawej, ideowo Zdzisław Byksiński nawiązywał do idei konstruktywizmu, mało tego, konstruktywizmu filmowego Siergieja Eisensteina i Wsiewołoda Pudowkina, a jeszcze, żeby bardziej szczegółowo to powiedzieć, do pism teoretycznych Pudowkina, które były wydane w języku polskim, można sobie sprawdzić, bodajże w roku 1949. Były i po rosyjsku w polskich bibliotekach, ale były też pisma Pudowkina wydane właśnie po polsku. No i właśnie Zdzisław Byksiński otworzył takie kontakty z Markiem Piaseckim z Grupy Krakowskiej, otworzył kontakty z Januszem Boguckim, który prowadził w Krakowie galerię Krzysztofory i wspomagał Beksińskiego i Szlapsa między innymi na takiej wystawie w 1960 roku. Wtedy już Beksiński i Szlaps debiutowali w Krakowie. Była to bardzo ważna wystawa w książce Sztuka Polski Ludowej. Janusz Bogucki opisuje tą wystawę. Ale tam już Beksiński i Szlaps pokazali tylko prace malarskie. Czyli grupa ta nieformalna kończyła swoją przygodę z fotografią. Beksiński przerwał, potem zainteresował się w latach 90. grafiką komputerową, w której korzystał ze swoich negatywów. Mniej więcej od 1985 roku powrócił do działalności fotograficznej Bronisław Szlaps, czyli to była taka też długa przerwa. Jerzy Lewczyński działał, ale na początku lat 60. osłabła jego działalność fotograficzna. I w pełni odzyskał siły Jerzy Lewczyński w 1968 roku, kiedy zaproponował na wystawie fotografii subiektywnej zestawy. Te zestawy Lewczyńskiego odwoływały się w warstwie ideowej i formalnej właśnie do prac, które są po mojej prawej stronie. No i wystawa jest tak sformułowana, że w pierwszej sali widzimy te trzy osobowości. Widzimy, że prace Beksińskiego były bardzo dobrze dopracowane technicznie. On był wirtuozem naświetlania, maskowania. Beksiński uważał, że trzeba kwestionować artystyczność fotografii. Stąd ten tytuł. Beksiński uważał, że fotografia nie ma swojego medium, nie ma swojego skoordynowanego zasobu środków ideowo-filozoficznych i uważał, że
należy kwestionować, że jedyną szansą rozwoju fotografii w końcu lat 50. będzie jej kwestionowanie. W 58 roku dostał się Beksiński do Związku Polskich Artystów Fotografików. Zaraz później Jerzy Lewczyński się dostał. Także w jego przypadku mamy oddziaływanie surrealizmu francuskiego, również tutaj Hansa Bellmera, bardzo ważnego twórcy. Myślę, że Beksiński znał pracę Hansa Bellmera. Mamy oddziaływanie malarstwa abstrakcyjnego, o czym świadczą na przykład niektóre tytuły. Jean Arp. Mamy oddziaływanie Paula Klee z Bauhausu. Beksiński był bardzo zorientowany w tym, co działo się w okresie międzywojennym i w tym, co działo się w latach 50. fotografii. Także jego horyzonty wtedy były bardzo szerokie. Horyzonty również otwarte na literaturę, film, także, czy eksperymenty z muzyką. Jerzy Lewczyński w stosunku do Beksińskiego był bardziej poetycki, bardziej odnosił się do wspomnień z II wojny światowej i też przeprowadzał takie analizy związane z kwestionowaniem reportażu. Dlaczego atakowano, czy starano się atakować reportaż? Dlatego, że krytyka polska w drugiej połowie lat 50. uważała, że dzięki, poprzez teksty właśnie Boguckiego, Czartoryskiej, jeszcze kilku Ligockiego, uważano wtedy, że reportaż jest przede wszystkim działalnością artystyczną. Nie eksperyment surrealistyczny, nie abstrakcja, tylko właśnie według Ligockiego to był reportaż związany z Magnum z lat 50. Według Boguckiego trochę inna wersja reportażu czy fotoreportażu prasowego. Oni się z tym nie zgadzali, kwestionowali, odwołując się właśnie do kilku tradycji modernistycznych, przede wszystkim surrealizmu, konstruktywizmu, abstrakcji. No i tak jak powiedziałem, uważam, że przede wszystkim zestawy Beksińskiego, które inspirowane są w warstwie ideowej konstruktywizmem, w warstwie formalnej surrealizmem, ale jeżeli poddamy je dokładnej analizy, to okaże się, że Beksiński zapowiadał tendencje lat 60. czy 70., takich jak body art, konceptualizm, minimal art, bo po prostu minimalizował środki wypowiedzi artystycznej, między innymi w takim zestawie Szczur. Tutaj akurat jego nie ma. No i prace Jerzego Lewczyńskiego są bardzo interesujące. Myślę, że też mogą znaleźć się w historii fotografii europejskiej. Paradoks polega na tym, że największe sukcesy w końcu lat 50. miał europejskie czy międzynarodowe miał Bronisław Szlaps. Powiem tylko, że w 58 roku jako jedyny Polak brał udział w najważniejszej wystawie z końca lat 50. w Europie. To była wystawa fotografii subiektywnej, zorganizowana przez Ottona Steinerta w 58 roku. W 61 roku Szlaps brał udział w bardzo prestiżowej wystawie zorganizowanej przez Museum of Modern Art Istota abstrakcji we współczesnej fotografii. Tą wystawę rozpoczynali Man Ray i Laszlo Moholy-Nagy. Było kilkunastu twórców, to była bardzo elitarna wystawa i Szlaps był jedyną osobą z Europy Środkowo-Wschodniej. Mało tego, Muzeum of Modern Art zakupiło wtedy od niego dwie fotografie.
Z dzisiejszej perspektywy, no, chociaż oczywiście bardzo cenię pracę Bronisława Szlapsa, to jednak jako historyk muszę powiedzieć, że przede wszystkim tutaj tym motorem napędowym, tak jak powiedziałem, był Beksiński. Na drugiej pozycji należałoby postawić pracę Jerzego Lewczyńskiego, które inspirowały się Beksińskim, trochę Markiem Piaseckim z grupy krakowskiej, ale też są bardzo ważne. Natomiast właśnie zafascynowanie abstrakcją i uwierzenie, że abstrakcja zdominuje cały język wizualny, okazało się pomyłką. Artysta zawsze musi, no dobrze, że w coś wierzy, ale jeżeli artysta się myli, to znaczy rozwój sztuki inaczej będzie przebiegał, no to w końcu obróci się to przeciwko samemu artyście. I w ostatniej salce wystawki mamy oryginalny gwarz Zdzisława Beksińskiego z 59 roku ze zbiorów prywatnych. Mamy też dokumenty wystawione. Tam zwracam uwagę na bardzo rzadki katalog z 58 roku z oryginalnymi fotografiami. Ta wystawa odbyła się w galerii prowadzonej przez Mariana Bogusza, Krzywe Koło. To była jedna z najważniejszych polskich galerii, która prezentowała tradycję właśnie surrealizmu, konstruktywizmu, ale Bogusz był otwarty na wystawy fotograficzne. Tam między innymi była też pokaz małego człowieka Zofii Rydet, czy wystawy nawet międzynarodowej. Pokazywała na przykład Emila Metkowa, taka bardzo ważna osoba dla czeskiego surrealizmu lat 40. i 50. I tam mamy no, oryginalny katalog, tam jest tekst. Tekst jest podpisany trzema nazwiskami, wiadomo jakimi, Beksiński, Lewczyński, Szlaps. Natomiast Jerzy Lewczyński mówił mi, że on napisał ten tekst. No, można, oczywiście nawet należy w to uwierzyć, no bo wiadomo, że często tak bywa, że jeżeli istnieje grupa, ktoś jeden pisze tekst, a podpisuje się kilkoma nazwiskami. Także podsumowując wszystko to, co powiedziałem, wydaje mi się, że mamy tutaj najważniejsze prace i była to najważniejsza grupa, choć nieformalna, dla przemian awangardowych końca lat 50. To był bardzo ciekawy rozkwit wtedy w fotografii w czasie po realizmie socjalistycznym. Od 56 roku do początku lat 60. mamy dosłownie erupcję talentów fotograficznych albo blisko fotografii. Jest też na przykład w tym czasie, początek lat 60., fotomontaże, częściowo tylko zachowane, Romana Cieślewicza, późniejszego bardzo słynnego grafika polskiego. Cieślewicz również w takich kręgach właśnie posurrealistycznych zaczynał wystawiać na początku lat 60. Cieślewicz jest tutaj osobą na razie całkowicie zapomnianą z tego powodu, że on był grafikiem i nie działał w środowisku ani fotograficznym, ani plastyków, ale wystawiał swoje fotomontaże, tak jak mówię, na początku lat 60. I już na sam koniec powiem tylko, że dzięki inicjatywie właśnie Szlapsa, Szlaps wprowadził do takiej bardzo ważnej książki, która się nazywała, ona oczywiście po niemiecku wyszła, Autoportrety fotografów. Taką książkę wydał
1931 roku Otto Steiner. No i właśnie tam jest ten autoportret Beksińskiego i też jest Szlapsa. I to jest chyba pierwsza książka, album w zasadzie, album. Ja go bardzo dawno temu oglądałem u Bronisława Szlapsa i nie wiem, czy w jakiejś bibliotece polskiej jest, czy nie jest. W każdym razie wydaje mi się, że jest to pierwszy album historyczny, że mamy od początku historii fotografii, od Bayarda, Hipolit Bayarda, od 1840 roku, aż po koniec lat 50. zebraną klasykę fotografii i tam jest dwóch Polaków. Między innymi ta praca właśnie Beksińskiego. To dzięki właśnie Szlapsowi, który był pierwszym polskim fotografem, który miał świadomość, że trzeba docierać do bardzo ważnych dyrektorów muzeów, kuratorów wystaw. Nikt przed Szlapsem tego nie robił. I Szlaps też był pierwszym kuratorem międzynarodowej wystawy, która odbyła się w Polsce po II wojnie światowej, Krok w nowoczesność. To była wystawa, która była pokazana w 1957 roku i tam brał, o ile dobrze pamiętam, Beksiński w niej udział i to był ten kontakt na linii Szlaps-Beksiński. Natomiast potem pojawiło się zdjęcie, które tutaj mamy, ukrzyżowanie Lewczyńskiego. Spodobało się Szlapsowi i Beksińskiemu i spotkali się w Krakowie już fizycznie pod Kościołem Mariackim w 1957 roku. To jest zachowane w ich korespondencji. I tak na kilka lat powstała grupa, która stworzyła bardzo ważne prace. No, mam nadzieję, że niektóre z tych prac znajdą się w jakiejś europejskiej albo światowej historii fotografii. Dziękuję Państwu.